Cały czas płaskim terenem. Tak, cały czas płaski. Tak, płaski, przegłosowany. Ja wiem gdzie. Poprowadź. Dobra. Ziomki! A jednak. Co? Pan magister dotrzymał słowa? Jak zawsze. Pokaż. Smaczne? Pyszne. To się cieszymy, ruszamy dalej. Wszyscy dają radę oprócz Łukasza Steca. Nie wyrabia, stoi na samym końcu i czeka. Zamazam, już tu siedzę. Nieś. Piszę SMS-a do mojego Kyciosia. Nie daje rady i że mam drogie SMS-y teraz. Teraz zwolimy trochę tempo, 20 km na godzinę, ale tak to co wolimy 130. Ja byłem tutaj pierwszy, przed wszystkimi, czekałem przeszło pół godziny. Czyli lider. Lider, no nie mam żółtej koszulki. Czyli Bartosz Kosiek nie jest jednak liderem. Nie, Bartosz Kosiek był trzeci. Elegancko. Górskiego. Trzymamy się. Zmęczony? Nie. To RMF. A gdzie tam żółta? To jest seledynowy. Żółty! Tam RMF, ty widział RMF. Jeśli towarzystwo będzie ładnie jechało jeden za drugim. Mamy z wiatrem, mamy z góreczki i spokojnie. Natomiast jeśli będziecie wlec, to najgorsi będą na szóstą. Pozdrowienia dla całej ekipy i mojego starego. Tak fajnie ci stoi. Tomka, jak tam? Chciałam pozdrowić wszystkich wykładowców na uczelni. Ale chciałam pozdrowić też Monię. Najbardziej ci się podoba w tych podjazdy, prawda? Góry są piękne. Ale ogólnie jestem niepokonany jak gołota. Siema. O, błęk! Meta, ahoj! Ty jest zmęczony, nie? Co? Tak sobie leżę, słońce łapie. Ja się opalam. Tam słonko wystaje. Ja jeżdżę do domu, do mamy. Wyruszamy na południe. Super, bo 61 km zrobiliśmy, ale było fajnie. A jej wyczyny. Żebro jest normalnie geniusz, nadrobiła 20 km, bo się zgubiła biedna i 20 więcej zrobiła niż my. Okay.
jedziemy w prawo. Czyli nie w lewo. Nie w lewo. Ruszamy. Ktoś tam zobaczy. Zobacz sobie. A później będziesz umierał i pójdzie spać o 8, tak? Co, Szczepo? Weź sobie to wsadź w krzaki. Lider raz. Okej. Okay. Wicelider. Ale teraz ci się poprawił. O, jest pan mistrzostwo świata. Cisnę przez busz, chłopie, maczetę mi dajcie. Jak panowie? Nie, to kurczę, pony poprzecinają. Połóż tutaj. Krzysiek, może ty wytłumaczyć tą zaistniałą sytuację tutaj ze strzałkami? No jest niedobrze. To jest przygoda! Jest przygoda! Polska, Słowacja. I tutaj właśnie widzimy zagraniczną kolację Krzyśka. Do szczytu 758 metrów. Baranie to się nazywa po słowackiej stronie na stawok. Proszę, może pan kamerą na mnie? Ale chciałbym coś na rowerze pojeździć, ale widzisz pan, co to jest? Górkę na zamieszczonym obrazku. Kosiek wyjeżdżał na przerzutce 3-6. Nie było czasu kręcić, ale jest dobrze. Nawet bym po niego nie wracał. Jeśli towarzystwo będzie ładnie jechało jeden za drugim. Mamy z wiatrem, mamy z góreczką. Najgorsi będą na szóstą. Obiecałem wam 1,5 kilometra Błocińska, myślę, że się nie zawiedli. Wczoraj mówiłeś, że magister nie dotrzymuje obietnic. Dotrzymuje. Dotrzymuje. Były poziomki? Były. Błotko? Jest. To jedziemy, tak? Tak. Relacja. Nie, ktoś minąłeś, no to brak słów. Kto cię dzisiaj najbardziej wkurza? Bąki. Bąki, tak? Bądź ci, dlaczego twoja rodzina atakuje nas? Ja nie mam pojęcia, dlaczego dzisiaj jest to akurat najbardziej wkurzający. Wszyscy latają tutaj dookoła i mnie akurat nie gryzą. A rodziny, no to jak mogą rodzina gryźć? Niby tak. Ale weź im coś powiedz, żeby nie gryzły. Nie mogę nic powiedzieć. Straciłbym nasz tajemny język porozumiewania się. Niestety. Potem im powiem, jak będzie jechał dalej. Okay.
Może pozdrowi magister studentów. Było mokro, było źle. Jest słońce, jest jeszcze gorzej. Wiesz co? To nie ja. Kto to? Nie chcę teraz już nie mówić. Dobra, już tyle. Pory, ściągaj pory. Ręka odkryć. Pokaż. Patrz. Jo. Cześć, mamo. Pozdrów kogoś. Pozdrawiam siebie. I Donę. I jeszcze siebie. A magistra Zatorskiego? Nie.